program rządu bolszewickiego w Polsce. Zostawić zbrojne oddziały Czerwonej Armii w polskich wsiach i majątkach aż do ugruntowania zupełnego porządku bolszewickiego. Przeprowadzić zupełne rozbrojenie skazując na rozstrzelanie każdego żołnierza i oficera, u którego znaleziono by chociażby jeden ładunek. Skonfiskować zboże i zmusić do zwiezienia na wskazane punkty całej polskiej produkcji rolnej celem transportu do Rosji. Wszystkimi sposobami udzielać pomocy emigrującej do Polski biedocie rosyjskiej, organizując kolonizację w Polsce, gdzie tylko można, i dzieląc między nich grunt wiejski. Wszystkie czerezwyczajki pracujące w zajętych przez nas miejscowościach pięciokrotnie zwiększyć. Komisarzami czerezwyczajek mają być ludzie przeważnie z środkowej Rosji, którym podporządkują się chińskie bataliony śmierci. Sowiecki Komitet Centralny ma się zająć wypracowaniem metod i sposobów jak najspieszniejszej kolonizacji ziem polskich biedotą rosyjską i żydowską, opróżniając dla nich mieszkania burżuazji w miastach i rozdzielając kwatery wśród ludności wiejskiej. Nie będę tu wspominał o różnych okropnościach, których dopuszczali się podczas czterotygodniowego pobytu w Białymstoku bolszewicy. Poprzestanę na jednym ich czynie, wołającym o pomstę do Boga. Mam na myśli rozstrzelanie 16 bezbronnych, niewinnych obywateli miasta. Zaraz po przejściu bolszewicy uwzięli ich jako podejrzanych